jednak zajrzymy do Piotra, bo też nigdy nie wiadomo, ile tam ten mecz Razera potrwa, a może akurat uda się zobaczyć jedno z drugim. Także przekonajmy się, czy polski terran Piotr Walukiewicz będzie w stanie pokonać jedynego terrańskiego mistrza świata, czyli Biana. Pierwszą mapę wygrał Spirit, czyli właśnie Soul. Drugą wygrał Bian i my oglądamy decydującą trzecią mapę. Mapa 2000 atmosfer. Rafinerie po obu stronach dwie. No i zwiat akurat ze strony Polaka będzie troszeczkę szybszy. Zobaczymy, czy w ogóle Bian na jakiś zwiat się skusi. To będzie na pewno ciężkie starcie. Ale skoro udało się urwać jedną mapę, to czemu nie drugą? Popatrzymy. Dobrze, dobrze. Na razie się przypatruję tym buildom, ale nie ma znaczących różnic. Obaj zagrali wersję, gdzie robi się fabrykę przed ekspansją, czyli wersję bezpieczniejszą, ale też taką umożliwiającą zrobienie wczesnego ataku. Niektórzy teranie zamiast command centera robią czasami starport dodatkowy, żeby jeszcze bardziej przycisnąć. No proszę, czyli Bian robi szybciej drugą bazę, a Polak... aż dziwne nawet, ale... i póki co grać jeszcze nie... A nie, dobra, sorry, jednak będzie ten command center. Tylko istotnie... Nie no, może 10 sekund różnicy. A Sol będzie mieć drugiego Reapera. Bian postawił na to, żeby nie robić drugiego Reapera, tylko wyłącznie jednego. I teraz z reaktora robi dwa naraz, okej. Okay. Taka sytuacja. Czyli Pery, dwa Heliony. Tak wygląda na razie presja koreańska. Odpowiedź Soula, no też w miarę naturalna, czyli Mariny, Heliony i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, ale to będzie jednak takie nie takie banalne do odparcia. No dobra, ale może się uda. Mikro, makro, rozdzielenie jednostek. I jakoś to będzie. No niestety na samym początku już budowniczy został złapany. Ej, ale teraz dzięki temu Bian nie strzelał w jednostki Soula. No i wygra tę batalię Polak. Dobrze, dobrze. W zasadzie wszystko pod kontrolą. No i teraz marzy mi się, żeby może Piotr dodał jakiegoś mediwaka i zrobił ten potrójny Helion Drop, bo od frontu to raczej będą Mariny. Chociaż zobaczmy, jak się ustawia Bian. Wcale nie w drugiej bazie, czy nie w pierwszej, tylko tak pomiędzy, bo on też ma świadomość tego, że te Heliony w różne miejsca mogłyby wskoczyć. Zależy, co tam Soul zrobi, czy Ravena, czy mediwaka. No dzisiaj się tego tematu liceum i używek nie spodziewałem na czacie. No, ale codziennie coś może zaskoczyć. Ja na pewno bym nie zachęcał nikogo. Dobra. Trzy Heliony. I cyklon na plecach, dobra. Ej, w sumie to Bian nie buduje jeszcze trzeciej bazy, więc można by tutaj szukać jakiejś może początkowej przewagi dla Polaka. Ale to jak zwykle jest pewnie coś za coś. No właśnie, Spirit na przykład dopiero teraz będzie mieć pierwszy czołg, a Bian jest już w połowie trzeciego Sitchtanka, więc jeżeli zrobi atak, no to prawdopodobnie jego artyleria będzie trochę lepsza, trochę większa. Ale zanim on dojedzie do Polaka, to pewnie to różnica będzie może max jednego Sitchtanka.
Ja to szczerze mówiąc, w jakimś liceum czy gimnazjum to mnie bardziej interesowało granie w komputer, a nie jakieś tam, co tu można spalić czy wypić. No, ale taka jest rola nerta. To nawet ciekawa decyzja, żeby dezaktywować cyklona. No dobra, nadchodzi atak. Atak, którego się trochę boję. Sol pewnie też. No, ten drugi Siege Shank to taki niezbyt... A... Nie chcę nic mówić. Po prostu nie chcę. Ja może przemilczę, ale bardzo dobra decyzja, żeby zamienić fabrykę z koszarami. Drugi Siege Shank mimo wszystko trochę wolniej tutaj dojedzie, ale no fatalny. Ten układ... Teraz już się czołg nie będzie blokować. Ale to zawsze jakieś straty, że trzeba było przenieść ten budynek, wylądować i tak dalej. Mam wrażenie, że Bian cały czas szuka sposobu na łatwe wygranie mapy, albo przynajmniej zbudowanie przewagi. O nie, tutaj jest miejsce dla czołgów, żeby atakować eBay'e, ale chyba nawet Bian o tym nie wie i dobrze, chociaż widział jeden eBay. O, i dużo, dużo energii ma Polak na autoturety, masę autoturetów wypluł. No niestety nie wszystkie miały zasięg, ale to nie była zła bitwa dla Piotra, myślę. Tak, tak, o dobrze, bo jeszcze jeden Siege Shank został zniszczony ze strony koreańskiej. Dobra, dobra, dobra. Może jeszcze agresywniej dałoby się ustawiać niektóre z tych autoturetów, może też niektóre nie były aż tak bardzo potrzebne, ale cała bitwa na szczęście na konto Polaka powędrowała. To dobrze, bo w sumie mecz jak dotąd jest dość spokojny, taki raczej symulator rozbudowy. No i teraz przy wymianie widać, że Bian stracił więcej gazu, 950 za 400, stracił też Ravena. Polak takiego Ravena nie stracił i 4 czołgi za jednego. No jest dobrze. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Doskonale. Na razie łeb w łeb. Ale na razie też nie było takiej właśnie przesądzającej walki, tylko jedna dobra obrona Soula. Zaczyna 2-2 Koreańczyk, tak się aż wpatruje właśnie w te ulepszenia. No dobra, Spirit też. No w zasadzie w tym samym momencie to robią, chociaż brakuje jeszcze trochę gazu Piotrowi na pancerz. Ale na pewno za chwilę to zacznie. Dobra, jest dobrze. No musi się na razie po prostu w tej swojej obronie... Ej, wow, on ma już czwartą bazę, a u Koreańczyka dopiero zaczęła się budowa. Leci ten Mediwa, którego niestety Bian gdzieś najwidoczniej przyuważył, no i będzie snipe. No nie spodziewał się Soul, zresztą kto by się spodziewał w tamtym miejscu tych Marinów. Walka o Xel'Naga chyba będzie wygrana przez polskiego, chociaż... A jednak koreańskiego Marina. Te Wikingi z Ravenem jak latają. No, Soul, masz trochę czasu, żeby zareagować. O, okej. Okay. Trochę szczęścia też, bo tutaj dały te Wikingi. Nie atakowały Mediwaka, bo miały wydaną komendę lądowania. No, jak to mawiają, symulator rozstawiania czołgów. Szczerze mówiąc, myślałem, że znowu będzie jakaś dynamiczna, szybka rozgrywka. Tutaj pełne makro. Bian się pewnie trochę boi, żeby nie przegrać łatwo. No to gra dłuższą grę. O proszę. Wikingi wlatują na plecy. Akurat tutaj to bez problemu się Soul obroni, ma czym. Jeszcze zdążył rozwalić co trzeba. Tutaj też ma wystarczająco dużo artylerii. Można też wyłączyć wrogie czołgi, osłabić mariny. Zrobić można wszystko doskonale. Polak też robi szybciej starporty. Tak mam wrażenie, jakby Soul
po prostu był jakieś pół kroku, może nawet cały krok przed Bianem. Jak nie czwarta baza, to teraz właśnie kolejne starporty. No, czyli dobrze, bo utrzymuje tę przewagę. Zaczyna się chyba wyjście Soula nareszcie. Jeszcze tutaj w ogóle ten jeden Medivac też ma bardzo duże znaczenie dla zabierania uwagi Koreańczykowi. To może też spowodować dodatkowe błędy. Dezaktywacja, czy jest dostępna? Nie, nie widzę tutaj chyba. O, teraz jest dostępna jedna. Może ją rzucić, może rzucić autotureta. Może też nic nie rzucać, bo to jednak tylko jeden Siege Tank. Lepiej zostawić to chyba na dalsze rzeczy. Uuu, wjeżdża kontra. No, Soul zauważył, natychmiast się ewakuuje, może nawet Orbital dzięki temu przeżyje. Powinien dalej progresować Soul, jak z tej lewej strony. Tutaj też jest Sensor Tower i niewiele odpowiedzi w postaci jednostek Piotra. No to głębiej dalej musi atakować, albo przesunąć się po to, żeby rozwalić bazę na godzinie 6. Tutaj też jest część produkcji Koreańczyka. Rozstawiają się późno czołgi, ale za to w bardzo dobrej pozycji. Ma co atakować, pełny limit Polaka. Bian ma tylko 160, no może zaraz Biana pokonać. No, kto by się spodziewał? Nice, dobre są to snajpy. O, ale będzie powrót Biana. No, jeszcze SCV-ki wyrzuca. Spróbuje zaryzykować teraz czołgami. Dobrze. Sol widzę, że celuje po marinach. Po tym skupisku jednostek. I teraz w górną flankę. Ładnie. Dobrze zagrał to Soul. Ja wiem, że oczywiście Bian się tutaj obronił. Ale chodziło o to, żeby też zadać jak największe straty. Ponownie 4 bazy. Posiadaniu gracza niebieskiego, czerwony tylko 3. No i już tylko jedną dobrą, albo przynajmniej przyzwoitą bitwę należy zrobić. Podchodzi na godzinę 6 Soul, Bian. Bian tylko się z Siege Tankami będzie chyba chciał obronić, to nie jest dobre. To Wikingi na tym wylądują, albo... Może wrzucić na to też Medivaki, no cokolwiek może zrobić. To jest trochę niepokojące, ten kontratak. Ale w sumie nawet jak straci... Ekspansję Soul to i tak ma kolejną na godzinie 11. No i wchodzimy pod jeszcze nie do końca rozłożone czołgi. Świetnie. Bardzo dobry atak. No i teraz można spokojnie rozwalić planetarkę, czyli baza za bazę. Trochę to bardziej zaboli Biana, bo on nie ma tych dodatkowych, które posiada Soul. Tutaj widzę, że jeszcze jest jakaś w budowie. Bian powraca. Ale akurat atakowanie tych czołgów to nie jest taki dobry pomysł. To musi być wielkie zaskoczenie. 5 liberatorów tu jeszcze jest. Dobrze. O, i będzie planetarka gotowa, więc te mariny niekoniecznie muszą ją tak łatwo rozwalić. Wystarczy szybka reakcja, naprawianie i będzie dobrze. Tutaj też planetarka. No to koszmar dla Biana, bo on niewiele właśnie może. Chciałby, ale nie może. No i teraz liberatory ekspresowo pomagają w niszczeniu czołgów. No, naprawdę fachowiec. Fachowiec Soul nie popełnił błędu. Teraz wychodzi kolejna ogromna armia z bazy Soula. Ona tutaj zmierza do lewej Xel'Nagi, tak żeby mieć też pewność, że nie straci żadnej ważnej bazy. Liberatory pomagają. No i no to jest błąd raczej Biana. Chociaż też błąd Spirita, że nie podsunął swoich marinów, bo nie powinien stracić aż tylu czołgów na tej wymianie. Może nawet by ze 3-4 powinny przeżyć. Ale spokojnie, idzie atak karający najważniejszą bazę Biana. No, nie zdąży się przestawić Koreańczyk. Już widać, że to jest ostatnie wejście Spirita. No i brawo, Bian pokonany. Myślę, że spora niespodzianka, ale jaka miła. No, well played. Dobrze, na tę decydującą mapę jednak się zdecydowałem.